A więc tak, za chwilę, czy za chwilę, za jakąś godzinkę będę malował sufit. 2 godziny tobie sobie odpaliłem i zagruntowałem. Może zanim pokażę wam malowanie, to kilka słów o przygotowaniu powierzchni. Na pewno musicie sobie odpylić. To już na niejednym filmie pewnie o tym wspominałem, jak na poprzednich zleceniach kładłem gać, czy na sufit, czy na ściany. Konieczne jest bardzo dokładne odpylenie, bo jeżeli wam zostanie pół na suficie, czy to na ścianach, jak zagruntujecie, to wam wszystko razem zwiąże. No i będziecie mieli niespodziankę, jeżeli przemalujecie sobie sufit. Będzie wszystko widać. Nawet nie będzie trzeba światła zapalać. Wystarczy, że ktoś spojrzy i będzie naprawdę tragiczny. Będziecie mieli masę poprawek. Znaczy mówię do osób takich, którzy to zaczynają taką przygodę z remontami lub na przykład robią remont u siebie, tak? No, wystarczy przy takich etapach pracy jedną rzecz pominąć i można naprawdę się wpieprzyć w jakieś bagno i wtedy będzie masa poprawek. Więc pokrótce, dokładnie odpylić sufit i zagruntować, tak? Ja używam obecnie teraz gruntu Mapei. On jest dosyć mocny jak podmalowanie, dlatego go rozcieńczyłem z wodą pół na pół. Są też takie emulsje gruntujące, których już się nie rozcieńcza, ale jeżeli na przykład sobie atlasu nie grunt kupicie, no to on jest za mocny podmalowanie i musicie go rozcieńczyć z wodą, bo może wam się powstać taka powłoka szklista, jeżeli nie rozcieńczycie gruntu. I wtedy farba wam nie będzie kryła, tak? Będzie się ślizgała po tej powierzchni. To tak jakbyście po szybie malowali, może coś takiego powiedzieć. Dlatego na to też trzeba zwrócić uwagę, zależy jakiego gruntu. No w razie jakichkolwiek pytań, to po prostu piszcie do mnie, piszcie komentarze, na pewno czasem odpowiem. Tak jak mówiłem, sufit zagruntowany, teraz sobie odpylę ściany, odkurzę i zagruntuję, wtedy mi sufit doschnie. Przyjadę sobie na biało, oczywiście paski będzie odcinane, tak samo o tym będzie osobny film o odcinaniu kolorów. Wiadomo, teraz już każde odcinanie robi się do sufitu malowanie, bo to wygląda beznadziejnie, tak moim zdaniem. No chyba, żeby ktoś tak chciał, no to bym tak zrobił, ale zazwyczaj taki tam pasek około 30 mm, to najlepiej wygląda moim zdaniem, się daje tam, czy tam taśmę 33 mm szerokości i wtedy to wygląda elegancko, jak się kolor dobrze odetnie, tak. A o odcinaniu kolorów, jak to zrobić, żeby później wam farba z taśmą nie odchodziła, to też oczywiście będzie o tym film osobny, także za chwilę wam pokażę po prostu, jak maluję na biało 2 razy sufit, jak żeby nie było, nie powstały wam smugi i tak dalej, także zapraszam do oglądania. A więc tak, jeżeli chodzi o samą zasadę malowania, wałek należy zwilżyć delikatnie wodą. Powtarzam, zwilżyć, nie że go namoczyć, nie wiadomo jak. Chodzi o to, żeby farba dobrze przylegała do wałka i nie robiło wam smug. Kolejna zasada, nie można na siłę wciskać farby w sufit, czy to w ściany, tak? Bo tak samo będą wam pasy zostawały. Po prostu delikatnymi ruchami, nie dociskając zbytnio. I tak samo nie można malować suchym wałkiem, także już widzicie, że nie macie farby na wałku, to nie wciskajcie na siłę, że nie rozcieracie, tylko po prostu nawijacie farbę na wałek i jedziecie dalej, tak? Jak sam wiadomo, ja zawsze tak stosuję, od okna lecę do końca pomieszczenia, wtedy jest najlepiej to widać, tak? Bo jeżeli stoicie przodem do okna, to widzicie, jak wam światło pada i czy macie dobrze rozprowadzoną farbę. No oczywiście malowanie sufitu to jest minimum 2 razy. Co z tego, że macie powiedzmy gładź położoną, jest biała, ale to i tak będzie widać, tak? Także mi się wydaje, że przy tej opcji tutaj to 2 razy starczy. No, a jeżeli nie, to no to przejadę trzeci raz dla pewności, jakby coś tam, jak wyschnie mi farba. Tak samo trzeba zachować też odstęp między warstwami. Będą 2-3 godziny, zależy jak tam producent pisze i musicie zobaczyć po prostu, czy macie jednakowo wyschniętą farbę. Nie możecie po prostu, jak wam przejedziecie sobie na raz i od razu jechać drugi raz, bo farbą może wam miejscami wyschnąć szybciej, a miejscami wolniej. A dużo ma na to wpływ prawidłowe zagruntowanie powierzchni, tak? Bo jeżeli źle zagruntujecie, w jednym miejscu coś tam ucieknie wam, użyjecie dwóch rodzajów gruntu, to możecie się zdziwić, że przy malowaniu wam to wszystko wyjdzie. Dlatego
pewnych rzeczy nie można przyspieszać. Lepiej poczekać godzinę, dwie, niż później mieć cały dzień poprawek, tak? Nie będę wam pokazywał, jak cały sufit zajeżdżam. Przejadę na raz, pokażę wam to, jak to wygląda, odczekam swoje. W końcu będę musiał tego bałaganu tutaj pozbyć. Po prostu. Jak już sufit przejadę dzisiaj dwa razy, to będę chciał częściowo godzinę położyć tutaj, to linoleum tak zwane, tak? I żeby meble z przedpokoju przenieść. Farba nawet dobrze kryje, nic nie odchodzi, nic się nie łuszczy, farba się nie nawija, czy przepraszam, powłoka gładzi, nie nawija się na wałek, nic nie odchodzi, czyli to jest znak, że jest dobrze podłoże przygotowane, że macie dobrze zagruntowane, tak, i to macie na lata, powiedzmy. Ewentualnie za kilka lat wam przyjdzie malowanie, to pewności możecie sobie tylko zagruntować sufit i możecie dokonywać ponownego malowania. Dobra, to nie będę przedłużał, pokażę wam później, jak sufit wygląda po pierwszym malowaniu. Więc tak, jestem po pierwszym malowaniu, farba dosyć dobrze pokryła, jest efekt zadowalający jak dla mnie, jak na pierwszy raz. Wiadomo, że to trzeba przyjechać raz lub dwa, żeby zakryło wszystko, ale głównie chodziło o to, żeby nie zostawały żadne smugi, jakieś przejścia dziwne, tak, bo to będzie później wszystko widoczne. Jak na pierwszy raz jestem bardzo zadowolony, znalazłem może ze trzy dziurki, które będziemy tutaj tam zaszpachlować i zagruntować, ale nie wiem, czy to tak na 100% będzie na kamerze widać. No, lusterko jest. Nie chcę się chwalić, ale wyszło zajebiście. Przejadę drugi raz. Jak będzie potrzeba trzeci i sufit będzie gładziutki. Łącze nie widać, nic, jest elegancko równo. Właśnie dzwoniłem do właścicielki mieszkania, bo ona się nawet nic nie odzywa. Chciałem się jej zapytać po prostu, czy chce ewentualnie jakieś zdjęcia, zobaczyć, jak to wygląda, bo może myślicie, czy ktokolwiek tutaj jest, czy coś się dzieje. Wysłałem jej zdjęcia i napisała, że jest bardzo zadowolona. Wszystko jej się podoba. Że już na tym etapie widać, że mieszkanie jest nie to mieszkanie, co było wcześniej. Dlatego największą zapłatą jak dla mnie to, no wiadomo, że pieniądze też są ważne, ale jeżeli ktoś wam powie, że jest bardzo zadowolony z waszej pracy, że wszystko się podoba, że tak sobie to wyobrażał, no to jest jeszcze większa zapłata niż pieniądze, tak? Ja to tak odczuwam. Wtedy są naprawdę jeszcze większe chęci do pracy. Na pewno z takich wykonawców jak ja jest dużo, czy tam glazurnik, czy tam jak ktoś położy tapety, czy gładzie, malowanie, cokolwiek, ale jeżeli wam ktoś powie, że jest elegancko i wszystko mi się podoba, nic nie znajdzie, że na przykład jest coś do poprawki, jak wy się staracie, to wiadomo, też to inaczej później wygląda na końcu. Najważniejszą wizytówką to są te sufity i ściany, tak? Jak światło opadnie na sufit, macie coś źle pomalowane, czy źle rozprowadzone głośno, to jesteście, za przeproszeniem, że tak powiem, w czarnej tupie, bo już z tym nic nie zrobicie, musicie cały sufit poprawiać. Lepiej, ja jestem zawsze tego samego zdania, że lepiej nawet poświęcić jeden dzień dłużej. Może nie zrobicie tyle, ile byście chcieli, ale jeżeli przyłożycie się do tego, to wtedy nie macie poprawek, lub ewentualnie zniwelujecie te poprawki do minimum, tak? Że nie będziecie musieli, bo wiadomo, poprawki też dużo czasu zajmą, bo to trzeba zaszpachlować, to musi odczekać, no bo trzeba pomalować i tak dalej. Dlatego zawsze się trzymam tej wersji, że lepiej poświęcić dzień dłużej, stracić niż i później mieć na koniec po prostu wychodzić, nie czekać na jakieś poprawki, bo wiadomo, jeżeli właściciel mieszkania czy jakiś tam inwestor wam znajdzie jakieś miejsca, to będziecie to poprawiać i on będzie na pewno wtedy szukał, bo będzie myślał, że może coś jeszcze znajdzie i wtedy to się już robią problemy i jakieś tam niepotrzebne kłótnie i tak dalej, tak? Skoczę za chwilę do domu na obiad, bo jak już mówiłem, mam blisko do domu. To sobie wyschnie, wypiję na spokojnie jeszcze kawę i wtedy przyjadę sufit drugi raz. No, narożnikiem na biało, wiadomo, żebym to wyschnął, wtedy będę musiał sobie kolorem jechać. No i wszystko, nie chcę zapeszać, ale wszystko wskazuje na to, że na tym osiedlu mnie będę miał dużo roboty, bo wczoraj byłem oglądać jedno mieszkanie. Podobno do tego, tylko jest jeszcze jeden pokój i taka komórka, taki są układ mieszkania, które ja mam. To jest chyba 39 metrów. No i praktycznie do kapitalnego remontu, tak? Instalacja elektryczna jest do wymiany, łazienka jest do zrobienia od podstaw. Tam w dwóch pokojach i w przedpokoju tapety do zerwania. No, powiem tak, wycenę zrobiłem, wysyłem na maila.
właściciel mieszkania do mnie dzwonił, że cena nawet jest względna, ewentualnie jeszcze wypowiedział, że trzeba się jeszcze raz spotkać, idą mi szczegóły, sporządzić umowę. I powiedziałem mu jak najbardziej, że, bo widział też moje filmy na YouTube, powiedział, że tam, że widział, oglądał kilka moich filmów, że fajnie to wygląda. Powiedziałem mu, że jak najbardziej, jeżeli tylko ma taką potrzebę i chęć, może jak najbardziej przyjść do tego mieszkania, zobaczyć jak ja pracuję, jak to wszystko wygląda. Tak samo u niego te sufity, blok z wielkiej płyty, tak samo dwa łączenia widać tak jak tutaj. Myślę, że jak spojrzy na ten sufit, to będzie zadowolony i myślę, że do jakiejś tam współpracy dojdziemy. Ale jeżeli nie, to i tak mam jeszcze dwa inne zlecenia mniejsze, wtedy bym przychodził do niego, ale to już może osobny zrobię o tym film. Wiadomo, że w takich blokach jest dużo niespodzianek, ale praca na miejscu to jednak jest praca na miejscu, tak? Nie trzeba dojeżdżać, można zawsze troszkę dłużej pospać, do domu można skoczyć, podjechać na obiadek, raz, dwa. To jest już dużo plusów. No zobaczymy, co z tego będzie, oby było tak po mojej myśli, jak jest. Także nic się nie zmieni, także za chwilę wam pokażę po prostu, jak przyjeżdżam drugi raz. Właśnie jadę sobie drugą warstwę. Od nałożenia pierwszej minęło około 2 godzin. Nie wiem, czy już farba dobrze wyschła, nie było żadnych przejść. Także teraz druga warstwa. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy nie będzie trzeba przejść na trzeci raz, ale myślę, że za drugim razem powinno pokryć już na 100%. A więc sufit pomalowany na gotowo. W dwóch miejscach zobaczyłem takie małe odparzenia, ale to już jutro poprawię. Jeszcze chcę dzisiaj tutaj ogarnąć, tak jak wcześniej mówiłem. A w następnym odcinku pokażę wam, jak odcinam kolory od sufitu tak paskiem. To nic, dzięki za uwagę. Jeżeli materiał się podobał, to zostawcie sobie łapkę w górę i do usłyszenia.